Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Radek prosi do tańca. Dziś spotkanie z nowym stylem. Jest to styl jazz, a że zbliżają się święta, będziemy się bawić w rytm świątecznej muzyki. Radek Nostal, zapraszam do tańca. Dziś ponownie gościmy w studiu tańca Check This Out. Tym razem moim gościem jest instruktorka jazzu Weronika Lysko. Witaj Weroniko. Przybliż może widzom na początek, jak to wygląda z historią tego tańca. Taniec jazzowy pochodzi z tańców afrykańskich, z Afryki. Jest to taniec tańczący głównie przez osoby czarne. Na początku. Na początku, tak. Jednak bardzo spodobał się właśnie białym ludziom, którzy zaczęli czerpać inspirację. Głównie zalążkiem jest Broadway. Ameryka. Ameryka. Tam się rozwinął, tam czerpał inspirację, ale jednak Europie bardzo się to spodobało i w 1959 roku w Niemczech pierwszy choreograf zrobił ten taniec jazzowy. Pokazał innym, że można tańczyć taniec jazzowy i rozpowszechnił po całej Europie. Jest to bardzo trudny taniec, jest tego bardzo dużo, więc na pewno wymaga on specjalnej rozgrzewki. Tak, rozgrzewka dzieli się na kilka części. Jest rozgrzewka u góry, czyli wszystkie izolacje, głowa, ręce, klatka, miednica. Są to też takie rzeczy jak koordynacja. Bardzo ważna jest koordynacja w tańcu jazzowym. Przechodzimy później do podłogi. Nazywa się to bare sol. Czyli wszystko to, co w siadzie. Wszystko to, co robimy w siadzie, w leżeniu. Pracujemy nogami, ćwiczymy wszystkie mięśnie. Później przechodzimy albo dalej do części u góry, czyli równowaga, albo idziemy na przekątne i wykonujemy ćwiczenia takie jak chrzenę, chassé, piqué, skoki wszystkiego, każdego rodzaju. No i później, oczywiście na koniec, powinniśmy się rozciągnąć, jak po każdym tańcu. Wchodzimy w te trudne nazwy, ale gdybyś miała powiedzieć o tych podstawowych, te podstawowe określenia, podstawowe sformułowania w tym tańcu. Podstawowe to są plie, czyli ugięcie, miękkie zejście w dół, relewę, wyciągamy się bardzo do góry, spięcie na palce. Później mamy pracę stóp, puent i flex. Puent mocno obciągamy stopy, flex naciągamy palce jak najbardziej, jak najbliżej naszego ciała. Za chwilę wszystko to będziemy robić, ale będziemy to robić w rytm muzyki świątecznej, gdyż święta tuż za pasem. Czy można swoim tańcem sprawić bliskim prezent? Oczywiście, tutaj w Check This Out tworzymy zawsze przed świętami choreografie świąteczne i wysyłamy to naszym najbliższym, którzy są bardzo zadowoleni, bo jednak to jest oryginalny pomysł. Przy wigilijnym stole też można to robić? Może nie na stole, ale... Nie na stole. Pamiętajmy, nie odchodzimy od stołu w czasie Wigilii. Ale po możemy śpiewać kolędy i tańczyć. Jasne, więc teraz zapraszamy Państwa na taniec jazzowy w rytm muzyki świątecznej. Zapraszamy. Zapraszamy do tańca. Ponownie gościmy w sali tanecznej Studio Tańca Check This Out. Ze mną są prawdziwi profesjonaliści tego stylu. Ola, Kasia oraz Przemek będą nam dzisiaj pomagać. Witamy Was bardzo serdecznie. Weroniko, może na początek wyjaśnimy kwestię obuwia. Na początku chcielibyśmy powiedzieć, że taniec jazzowy tańczymy albo w jazzówkach, oto są jazzówki, w sneakersach. Kasia ma sneakersy długie, ja mam sneakersy krótkie, baletki. Możemy... Ci, którzy nie mają. Ci, którzy zaczynają albo wygodniej im jest, to mogą tańczyć albo na boso, na palcówkach, albo też w skarpetkach. Czyli nie ma żadnego wytłumaczenia, jeżeli ktoś nie chce... Możemy zapomnieć obuwia i możemy tańczyć w skarpetkach. Tak jest. Także zaczynamy od kroków. Tak. Od czego zaczniemy? Zaczniemy sobie od pozycji.
W odróżnieniu od hip-hopu, od ostatniego odcinku, mamy zamiast kroków, mamy pozycję. Pokazujemy najpierw pierwszą pozycję, stopy łączymy razem. To jest pierwsza pozycja stóp. Druga pozycja, otwieramy o pół stopy tak naprawdę. Mamy trzy punkty. Stopy, czyli kostki, kolana i kości biodrowe w jednej linii. Wtedy ta pozycja jest prawidłowa. Nazywa się też również pozycją paralel. Pozycja czwarta. Wysuwamy o połówkę stopy do przodu. To mamy pozycję czwartą. Możemy mieć ją na plie. Używamy ją wtedy przy piruetach. To jest prawa noga. I jeszcze zrobimy lewą. Hop. Plie. Wtedy uginają nam się nogi i prawa stopa, pięta, idzie do góry. Mamy jeszcze pozycję piątą, leciutko wysuniętą do przodu. W tańcu jazzowym korzystamy także z pozycji klasycznych. Pierwsza klasyczna pozycja. To znaczy baletowa. Baletowa, tak. Pięty razem, palce na zewnątrz. Miednica pod siebie. Kolana, wyciągnięte szybki, podciągnięte w górę. Druga pozycja. Na szerokość stopy. Tak, nie za szeroko. To mamy drugą. Zamykam. Trzecią pozycję. To są trzy podstawowe pozycje z tańca klasycznego, które wykorzystujemy w tańcu jazzowym. Jeszcze możemy przejść do rąk. Zaczynamy sobie w pozycji pierwszej, nóg. Pozycja przygotowawcza, pozycja pierwsza, ręce są wyciągnięte, barki są włożone w dół. Pozycja druga, otwieramy, otwieramy. Nigdy ręce nie przechodzą nam do tyłu, zawsze musimy ręce widzieć przed sobą. Pozycja trzecia, barki są w dół. Wykorzystujemy do piruetu pozycję czwartą, czyli pierwszą stąd i drugą stąd, druga strona, również piątą. Piąta. Piąta jazzowa, charakterystyczna, palce są rozczopierzone. I to na tyle, jeżeli chodzi o pozycję. Okej, przystąpmy teraz do kroków. Do kroków. Zaczniemy sobie od kroku przejściowego, padę w górę. Jesteśmy w czwartej pozycji, stopy są szerzej, ręce przeciwne. Ręka z przodu jest przeciwna do nogi z przodu. Przechodzimy, zbieramy na pasę i schodzimy. I na pasę. I schodzimy. Zostajemy w czwartej. Robimy padę w górę. Same nogi. Dobrze? Zaczniemy sobie od samych nóg. Idziemy do tyłu, do boku, do przodu. Do tyłu, do boku, do przodu. O czym musimy pamiętać? Musimy pamiętać o naszych czterech punktach. Cztery punkty, które powinny być równoległe do przodu. Oraz o tym wyobrażamy sobie, że mamy filiżankę na głowie. Nie może być tak, że idziemy sobie góra, góra, dół, góra, góra, dół. Musimy być w jednym poziomie. Dobrze? Cztery punkty są umiejscowione i na linii barków, i na linii bioder. Linia barków, linia bioder. To okay. Są nasze cztery punkty. Żaden punkt nie może się stracić. Dobrze? Próbujemy. Przygotowanie, czwarta pozycja. 5, 6, 7 i raz. I 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Chciałabym też zwrócić uwagę na nasze ręce. Jeżeli mamy pozycję, ręce, nasz kciuk nie może pokazywać antenek, tylko musi być to albo nie. Przyklejony, albo schowany. Cały czas myślimy o tym, żeby barki były w dół. Wyciągamy głowę do góry. Wszystko ciągniemy do góry. Musimy być piękni. Otwieramy. Druga pozycja. Już zaczęłam robić pasem.
blisko kolana, nazywa się passe. Schodzimy do czwartej i zbieramy. I schodzimy i zbieramy. Schodzimy, zbieram. To jest nasze przygotowanie do piruetu. To jest chyba bardzo trudny krok. Czy można się jakoś do niego przygotować, robić go fragmentami, częściami? Tak, możemy zrobić ćwiczenia do tego, do tych piruetów. Zróbmy sobie czwartą pozycję. Wchodzimy raz i dwa, trzy na relewę. Raz i dwa, ćwiartka. Raz i dwa, trzy, połówka. Raz i dwa, trzy i trzy czwarte. Raz i dwa, trzy i cztery. Cały. Raz, dwa, trzy i cztery. Czy to jest najprostsze ćwiczenie przygotowawcze do piruetu? Tak, to jest najprostsze. Jeżeli chcemy ćwiczyć głowę, możemy stanąć sobie przed lustrem i obracać się. Obracać się, jak już nie mamy siły, żeby trzymać głowę. Obracamy głowę. Ciało dalej się obraca. Robimy takie kółeczko w miejscu. Hop, hop, hop. Zostajemy. Spróbujemy sobie zakręcić jeden piruet. Dobrze? Robimy plie i kręcimy. I schodzimy. Plie, kręcimy, schodzimy. Jak? Trudne? Bardzo trudne. Czy jakaś kontra w ciele jest potrzebna, żeby... Dalej pamiętamy o naszych czterech punktach, które przy plie muszą zostać. W momencie plie, otwarcia, nic nie dzieje się z naszym ciałem tutaj. To zostaje. Otwiera nam się tylko ręka. Otwiera nam się tylko ręka. Z tyłu zamykamy, przechodzimy, otwieramy. Druga strona powoli, passe i otwieramy, zamykamy i schodzimy. O czym musimy pamiętać w piruetach? Ważne, o głowie, która cały czas patrzy w przód. Jeżeli nie mamy lustra, wybieramy sobie osobę na widowni, patrzymy cały czas w oczy albo w punkt tutaj na czole i musimy zostawić głowę, zostawić i wrócić jak najszybciej. Jak najszybciej, dobrze? Próbujemy. 5, 6, 7 i raz i dwa, trzy i cztery. Raz i dwa, trzy i cztery. Trochę mną miota. Musimy cały czas, jeżeli mamy lustro, musimy cały czas szukać siebie w lustrze. Jeżeli mamy widza, cały czas patrzymy na niego, dobrze? Spróbujemy. 5, 6, 7 i raz, dwa, trzy i zmiana. Jeszcze raz. Raz i dwa, trzy i zmiana. Bardzo ważne jest, żebyśmy ćwiczyli równomiernie prawą i lewą stronę. Zazwyczaj jest tak, że prawą mamy bardziej rozwiniętą, ale lewą też musimy ćwiczyć, bo są piruety w prawo, piruety w lewo. Wszystko musimy robić na dwie strony. Teraz możemy sobie przejść do następnego kroku przejściowego, jakim jest slide. Zaczynamy sobie. Hop. Plie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zamiana. I raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Skok. Dobrze? Skok bardziej broadwayowy. Zaczynamy sobie. Idziemy krok. Krok do przodu. Odwracamy się. Kontrujemy. Tak, bokiem. Mamy passe zamknięte. Co znaczy passe zamknięte? Czyli passe jazzowe. Jest, noga jest przed nami w pozycji paralelu. Hop. A stopa? Stopa jest obciągnięta, tak. I znajduje się przy kolanie. Nie potrzebujemy otwarcia w miednicy, bo tak w odróżnieniu od tańca klasycznego zaczynamy sobie z pierwszej pozycji i passe jest otwarte. Miednica jest otwarta w przód.
Jest to trudniejsze, ponieważ... Jest to trudniejsze, zdecydowanie. Ponieważ kolano musi być z boku, mocno, mocno, miednica podciągnięta. Jazz jest jednak troszeczkę prostszy od baletu. Dobrze, to zrobimy sobie ten skok. Krok. Odwracamy się. Ręce w pozycji piątej, jazzowej, charakterystycznej. Mocno odkręcamy cały korpus do przodu. I schodzimy na plie, zbieramy. I wychodzimy. Patrzymy się w przód, 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 przód. Wychodzimy, zbieramy. Jeszcze raz. To jest skok, więc musimy skoczyć. Ale jeszcze raz zrobimy sobie przygotowanie. Krok, otwórz. Krok, zamknij. Otwórz, hop, zamknij. W którym momencie skaczemy? Jak myślicie? W tym! Bardzo dobrze. Więc robimy sobie krok. Musimy wybić się z plie i zrobić skok. Z plie do góry. Ciągnie nas wszystko do góry. Dobra? 5, 6, 7 i raz i dwa i raz i dwa i 5, 6, 7, 8, raz, skok, dwa i raz, skok, dwa, hop. Jak się czujesz? Prosto? Bardzo fajnie. Pięć nad nogami. To... Ten taniec uczy takiej trochę gracji chyba też, prawda? Tak, 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 jest piękny. Czerpie inspirację z baletu, z tańca modern jazz, ale także z tańca akrobatycznego, w którym wszystko musi być wyciągnięte, piękne, musimy się prezentować. Choć są też jeszcze takie style, jak afro jazz, więc tutaj bardzo ten styl nawiązuje do tańców afrykańskich. Jak też powiem, że taniec jazzowy nie wywodzi się z baletu, ale wywodzi się z tańców afrykańskich. Proszę, taka ciekawostka. Ciekawostka. Bardzo ważne, ludzie często mylą, że jazz i balet to jest to samo. Z biegiem czasu jednak jazz dużo czerpał z baletu. Zatem teraz połączymy sobie kroki, których przed chwilą się nauczyliśmy, w jedną choreografię. Od początku. 5, 6, 7, 8. Raz i dwa. 3 i 4. Otwórz. Raz i dwa. 3 i 4. Slide. 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 Otwórz. Otwórz. Zamknij. Zamknij. Raz, dwa, trzy, cztery. Otwórz. Otwórz. Skok. I zamknij. Skok. I zamknij. Przejdź. Przejdź, przygotuj i zakręć. I poza. Każdy inną. Dobrze. Wybierz jakoś dla mnie, wybierz jakoś. Super. Dla mnie. Poza. Poza dla ciebie. Mężczyzno. Kręcisz się, schodzisz. Okay. Dół. A Przemek co robi? Przemek? Żeby to było też męsko, żeby mężczyźni nie mieli oporu. Więc ty schodzisz. Żeby nie twierdzili, że to jest kobiecy taniec, prawda? Bo wcale nie jest. Nie jest. Mężczyźni też są potrzebni w tańcu jazzowym. Bardzo. Okay. Dobra, co byś chciał? Hop. Dobra? Aha. Bardziej szerzej ręce. O, super. Zamknięta pozycja. Dobra, więc Radek schodzi nam w dół. Dobra? Przemek robi, tak? Kasia? Super. I Ola. Bardzo dobrze. Ja sobie skończę w piątej. Dobra? Dobrze? 5, 6, 7, 8. Raz i dwa. 3 i 4. 5 i 6, 7 i 8. Raz, dwa, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Raz i 3, 4. Pokaż. Pokaż. Raz i dwa. 3 i 4. Tył. Tył. Przygotowanie. Kręć. Poza! Stop.
O! Dobra. Zwiększamy tempo. Okej. 5, 6, 7 i raz i 2, 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz i 2, 3 i 4, 5, 6, 7 i 8. Raz. Super. Mamy to prawie jak formacja, słuchajcie. No i to w 10 minut. W 10 minut? W 10 minut. A nie ćwiczyliśmy tego wcześniej, naprawdę, drodzy Państwo, wierzcie mi. Dobra, jeszcze szybciej? Szybciej, tak jest. Dobra. Lecimy szybciej? Gotowe dziewczyny? 5, 6, 7 i raz i 2, 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz i 2, 3 i 4, 5, 6, 7 i 8, raz. Super, brawo dla Was. Jola. Super. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję naszym pomocnikom. Byliście lepsi ode mnie, ale no nie oszukujmy się. Trenuję się. Ale brawo dla Radka, że za pierwszym razem. Daliśmy radę. Dziękujemy Wam bardzo za udział w naszym programie. Życzymy Wam wesołych świąt i mam nadzieję, że do zobaczenia w którymś programie kolejnym. Dziękujemy. Dziękujemy Ci, Weroniko, bardzo. Dziękuję bardzo. Dobra. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że styl jazzowy przypadł Państwu do gustu. A z racji tego, że już wkrótce święta, życzę Państwu zdrowych, spokojnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.